Cześć, z tej strony Aida Domisiewicz. Witam Was serdecznie w jesiennej edycji YouTube Hopa. Bardzo jest mi miło ponownie gościć na Waszych ekranach. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że uda mi się Was zachęcić dzisiaj do mediowania i eksperymentowania. Stworzymy sobie taką ramkę w stylu vintage. Ja używam najnowszej kolekcji Back in Time, zarówno papiery, jak i dodatki powycinałam sobie z tej kolekcji, tylko jedyne co jest jakby tutaj niepapierowe, czyli jakieś metalowe elementy, klamerki, śrubki, to sobie po prostu dobrałam tematycznie i kolorystycznie do tego, co będę tworzyć. Zawsze sobie gdzieś tam z boku przygotowuję elementy, które użyję. Zazwyczaj nie używam wszystkich, ale łatwiej jest mi wybierać już z tych takich właśnie gotowych elementów przygotowanych wcześniej. Zaczynamy naszą pracę od przyklejenia papieru, do cięcia papieru. Ja używam ramki z IKEA 23x23. Docięłam sobie trymerem papier właśnie z kolekcji Back in Time i zabezpieczyłam go sobie przezroczystym gesso. Papier musi być zabezpieczony, jeżeli mediujemy, a dzisiaj, tak jak mówiłam, chcemy troszeczkę tutaj sobie pomiksować i naszą pierwszą mieszankę chcę nałożyć przez maskę. Do tego używam medium żelowego. Do tego, by uzyskać piękny brokatowy kolor złoty, używam, to jest acrylic ink, czyli tusz akrylowy, kolor brokatowy złoty, ale nie chciałam mieć takiej rzadkiej pasty, chciałam mieć bardzo wyraźny wzór przestrzenny i dzięki dodaniu texture powder, czyli to jest proszek teksturowy, to jest taki zagęszczacz, który właściwie możecie stosować z każdą jedną farbą czy pastą, on nam właśnie fajnie zagęszcza, dodaje takiej właśnie przestrzenności temu naszemu, ten nasz wzór jest taki bardziej wypukły. Co prawda on nie troszeczkę nam zabierze tego blasku, bo on jest matowy, ale efekt końcowy i tak jest nadal ciekawy, błyszczący, ten brokat jest i cała pasta wygląda niezwykle ciekawie. Także zachęcam Was do takiego mieszania. Drugą mieszanką, którą dzisiaj chcę Wam pokazać, to jest mieszanka Liquid Medium, czyli płynne medium żelowe. I do tego dodaję najnowszy kolor z ostatniej premiery, tutaj naszej niedawnej sierpniowej. To jest jeden z nowych kolorów, Golden Stone. I jest to taki piękny, mocny, złoty kolor. Dlaczego mieszam nie tylko z wodą, ale jak widzicie właśnie z liquid medium, nakładam to sobie za pomocą folii, ale te zacieki moje są takie bardziej przestrzenne, są takie bardziej wyraźne. Mało tego, po dodaniu liquid medium one są już akrylowe, wodoodporne, więc nie będą reagować mi z wodą. Dla kontrastu dodaję sobie odrobinkę patina bronze, czyli takiej mgiełki kredowej, właśnie kolor patynowy brąz, ale też używam jej nietypowo, nie pryskam ją, nią nie maluję, tylko robię takie małe kropki, chlapnięcia, ale też nie chcę tych kropek mieć takich bardzo wyraźnych, więc spryskuję sobie wodą i jednocześnie podsuszam. Uzyskuje się w ten sposób taki dosyć ciekawy efekt takich rozlanych kropek, których granice są dosyć mocno wyraźne i jest to naprawdę fajny, ciekawy efekt. Także zachęcam Was tutaj do eksperymentowania. Jak stworzycie sobie takie tło, ono w zasadzie już jest tak ciekawe i tak bogate, że nie trzeba bardzo wiele dokładać elementów na wierzch, czy dodacie sobie zdjęcie, czy dodacie sobie papierowe elementy właśnie z metalowymi. Takie tło gwarantuje Wam, że praca sama w sobie już będzie bardzo, bardzo ciekawa. Także tutaj dzisiaj skupiam się właśnie na tym tle. Pokażę Wam oczywiście etapy powstawania dalszej pracy. Zaczynamy sobie tam przyklejać różne wybrane elementy. Możecie sobie tam najpierw to poprzykładać bez przyklejania, a potem już przyklejać. Ja przyklejam, zazwyczaj lubię to warstwować sobie na taśmę 3D. Takie cięższe elementy metalowe przyklejam na medium żelowe i zaczynamy sobie układać kompozycję. Ja troszeczkę gdzieś tam przyspieszę ten filmik z samym przyklejaniem, ale tak jak widzicie, mając przygotowane elementy, bardzo łatwo sobie już potem je układać. Powycinane tagi, powycinane elementy z folii,
Do tego dopasowałam sobie metalowe klipsiki i różne inne elementy, także bawcie się tym i zobaczcie, co Wam najlepiej po prostu do Waszej pracy będzie pasowało. Jak widzicie, do mojej pracy dokleiłam sobie elementy z folii, to były wycięte zegary, oraz znalazłam pasujące metalowe klamerki i na medium żelowe można dokleić sobie jeszcze jakieś elementy dodatkowe typu śrubki, nakrętki, w takiej pracy vintage, w takiej pracy troszeczkę retro, fajnie te metalowe elementy się komponują, więc poszperajcie, co znajdziecie, co Wam pasuje. Znalazłam jeszcze takie właśnie malutkie kaboszonki, które też mi kolorystycznie się tutaj fajnie uzupełniają i tematycznie, bo to są słoneczniki, czyli kojarzą się fajnie z jesienią. Doklejam sobie te małe nakrętki bądź śrubki na żel medium. Możecie sobie dodać oczywiście jakiś tytuł, jakiś fajny napis. Ja jeszcze chciałam mieć też odrobinę tekstury dodatkowej i o jeszcze troszeczkę więcej złota, więc dodałam sobie też na żel medium troszkę miki w płatkach złotej, również z 13 arc. No i teraz chciałam sobie dodać jeszcze odrobinę kontrastowego koloru, pasującego mi też kolorystycznie do tła, ale nie miałam gotowego takiego brudnego niebieskiego, w związku z tym mieszam sobie trzy kolory, na dole macie napisane, jakie to są preparaty, jakie kolory. Dwie farbki Color Glow i mgiełka Patina Bronze, która właśnie nam trochę przybrudza, tak przyciemnia ten kolor. I takim już gotowym kolorem, który widzicie, że Wam pasuje do tła, możecie sobie właśnie dodać tego koloru na tło. Możecie sobie to oczywiście jak najbardziej rozwodnić, by uzyskać taki bardziej rozlany akwarelowy efekt. Podmalowuję sobie odrobinę tylko po to, żeby właśnie uzyskać fajny kontrastowy kolor, a resztę farbki wykorzystałam sobie na papier akwarelowy. Może sobie kiedyś z tego coś jeszcze zrobię albo wytnę. Zawsze takie resztki gdzieś tam wykorzystuję. Na koniec właśnie dociskam sobie napis, doklejam. I praca jest gotowa. Także dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam powodzenia w YouTube Hopie i mam nadzieję, powstanie wiele pięknych prac. Do zobaczenia następnym razem. Pa!